Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, partia rządząca, przedstawiając budżet na rok 2022, mówi o wzroście kwot niemalże w każdej dziedzinie życia, co jest absolutną nieprawdą, bo te kwoty zostaną zjedzone przez szalejącą inflację i nieprawdopodobny wzrost cen. Ja chcę mocno upomnieć się z tego miejsca o zwiększenie środków w budżecie państwa na rok 2022 dla ludzi kultury, dla twórców kultury. Te środowiska, drodzy państwo, bardzo mocno ucierpiały w czasie pandemii i wiemy, że nie wszyscy mogli skorzystać ze środków z budżetu państwa. Wiemy też, w jak skandaliczny sposób te środki były dzielone. Brak jest w tym budżecie również środków na podwyżki dla pracowników instytucji kultury. Ci pracownicy nie protestują, dlatego my z tego miejsca bardzo mocno upominamy się o wzrost płac dla nich właśnie. W tym budżecie nie ma też podwyżek dla nauczycieli. Upominamy się o te podwyżki dla nich w dniu ich święta, w dniu święta nauczycieli. Brak jest też zwiększenia kwoty dla samorządów na pokrycie subwencji oświatowej. Panie ministrze, państwo z partii rządzącej, kiedy w budżecie państwa znajdą się wystarczające środki dla ludzi kultury, dla nauczycieli i na pokrycie subwencji? Bo znam takie samorządy, które zaciągają pożyczki, aby tą subwencję wyrównać. Dziękuję bardzo.